Dziękuję pani marszałek, Wysoka Izbo. Mam pytanie do wnioskodawców, ponieważ tak się jakoś złożyło, że ta ustawa, ta zmieniająca ustawa o działalności leczniczej spowodowała wreszcie uspokojenie sytuacji w polskich hospicjach i opiece paliatywnej, natomiast spowodowała dalsze komplikacje w innych gałęziach. Te komplikacje są spowodowane drugim wnioskiem o zmianę ustawy o tej samej zgłoszonej przez posłów PO. Pytanie proste. Dzisiaj mamy do czynienia z prostą drogą, podobno prostą drogą, dochodzenia odszkodowań za zdarzenie medyczne przez pacjentów poszkodowanych w szpitalach. Otóż okazało się, że ten zły przepis, o którym żeśmy mówili, został tak skonsumowany, że w polskich szpitalach do dzisiaj zgłoszono tylko 64 czy 3 takie wnioski. Czyli przepis nie działa. To co robi w związku z tym rząd i posłowie, którzy zgłaszają ten? Komplikuje ten proces po to, żeby pacjent już w ogóle z tej drogi odszkodowawczej skorzystać nie mógł, ponieważ wprowadza trzecią stronę. Już nie ubezpieczyciel i pacjent, ale ubezpieczyciel, pacjent i szpital. Konia z rzędem, jeżeli te trzy podmioty dojdą do porozumienia i według mnie jest to prosta droga do wypychania pacjenta do sądów cywilnych, czyli tak jak było. Dziękuję bardzo. Proszę odpowiedzieć na to pytanie, jaki to ma sens.